Siemaneczko, z tej strony Dominik i witam was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2015. Wracamy dzisiaj oczywiście Dawid, czyli pod pseudonimem Janek 72 czy tam 82, nie wiem. Mam mi włączone to wszystkie chudy, to nie wiem jak on tam ma, ale jest z nami dzisiaj. Siemka Dominik. Nie no, wszystkim tam dzień dobry i tak dalej. No. Dzisiaj obiecaliśmy wam, że postawimy tutaj parę rzeczy, czyli do krów tam parę, co tam mieliśmy postawić? Wiaty pod, co tam było? Pod maszyny chyba, nie? No, dobra, czekaj, to ustawiamy, nie? Mamy 384 tysiące, a jest to dlatego, że widzieliśmy tam trochę lasu, na dwie przyczepy woziliśmy to wszystko z Dawidem, no i to robiliśmy teraz przed nagraniem. Jakieś bite dwie godziny graliśmy. Bo chcieliśmy, żeby nam kasy na to starczyło. I ja teraz przychodzę na kategorię, wybierz kategorię. I to będzie na pewno na modyfikacjach, więc nie wiem czemu ja to szukałem. Ja bym zrobił, że wiesz, jak granica leci, nie? No ale ja właśnie to zaraz zrobię, poczekaj, spokojnie. Tylko żeby nie było, że my to od bochuna odgapiamy, nie? Ej, a gdzie postawiamy też te na trawy i na ten, na słomy, nie? Te takie boksy. Czy jak to się nazywa? Czy tak to się tak jakoś to się wymawia, nie? A mamy to? Mamy. Dobra. To ja stawiam najpierw ten, tą małą wiatę. Ty akurat fajnie, bo tu jest ustawione to. Czekaj, tą wiatę bym postawił tutaj tak. Ej, weź odejść, bo nie mogę postawić, bo ty tam jesteś. Czekaj, czy to się obracało? A, ty, dobra. Też bym teraz, spokojnie. Czekaj. Pójdę kawałek. Nie, jeszcze co ty? Tak, już. Już? No nie, a widzisz gdzieś? Jak ja nie wiem gdzie postawić. No przyjmijmy, że... Już? A widzisz? Nie. Weź postaw tutaj. No dobra, jest ładnie, to się jeszcze drzewami buduje, będzie dobrze. Czekaj, teraz postawię to na... Przed... Ot! Ej! A to... A tutaj jeszcze obok pójdzie, patrz. I tu obok jeszcze te dwa pójdą. Patrz, no tutaj. Zostaw jakiś przejazd między nimi, nie? No już, patrz. Co tutaj mieliśmy? Aha, maszynę. Ale pięknie. Dośmy tyle, nie będziemy mieli tego. Słomy, co ty? Tak, ale gdzieś to trzeba poukładać, nie? Czemu to ty, Anglik, stroh? Co to jest? Nie wiem. Słoma? Chyba. A gros? Gras? Co się mnie pytasz? No bo podobno Anglik jesteś. Nie. Nie, no żartuję. Dobra. Co jeszcze mamy postawić? I teraz mamy wszystko drzewami obudować. Tu są jakieś płotki? Nie ma. Może postawię... Czekaj, jeszcze postawię tą małą wiatę gdzieś. Co? LOL! Co? Postawiłem wiatę, bo nacisnąłem dwa razy. Żal, czekaj, muszę ją usunąć. O Boże. Nacisnąłem dwa razy na wiatę i ona się postawiła. No widzę właśnie. Już nie ma, już jej widzisz. Już jej nie ma. Dobra. Jeszcze raz. I tą wiatę postawimy... Czekajcie, musimy ją tak fajnie ustawić, żeby ona pasowała. Niby, żeby... O, coś w tym stylu. Tu nie będzie przejazdu. Pyk! Teraz drzewa stawiamy. Muszę wyjść tu, muszę wyjść z tych kategorii mody. Czekajcie, co jest tutaj? Obiekty... A, stawiamy jeszcze te? Ule? Ule? I te szklarnie, czy dwie postawimy? Szklarnie to trzeba mieć gówno. No też prawda, ale ulep możemy postawić. No czekaj, ja najpierw postawię ten, te całe lasy. Okej, tu. Żeby to jakoś wyglądało. Tu. Ja bym tutaj całą alejkę postawił. O. Coś w tym stylu.
tu nie, bo tu będzie przejazd. Tu, 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 tu. Tu. Tu, tu, tu. Tu. Tu, tu, tu. A tu nie. Tu, tu, tu. Ty, a mam pomysł. Co? Taki zajebisty. Weź tak, zrób wyjazd taki obłożony, taka aleja. Taki, wiesz, jak mają... Patrzcie ludzie, jak to wygląda. Zarąbiście. Jak mają takie aleje, wiesz, takie no. Wyjazdowe, rozumiesz, o co mi chodzi? No. Takie, że wiesz, z jednej strony drzewa i z drugiej, nie? I tylko taki przejazd jest. No to tutaj masz. Tu można zrobić. A to nie wiem, czy mi starczy tyle kasy, bo ja mam tylko 169 tysięcy. Już tylko tak mało? No. O Jezu. Dobra, tak może być. Trzeba wymyślić kiedyś odcinek na... Poświęcimy się zrobieniu paszy mieszanej, może co? No można. Dobra, no teraz postawimy te ule. Bo na drzewa starczy, jest tak ładnie to. To ule postaw, czekaj. Gdzie to czekaj, to ty tam pójdziesz, to będziesz mi pokazywał, gdzie mam to postawiać. Okej, ule. Zostawimy sobie trochę kasy. Gdzie ty jesteś, czekaj. Poskacz, bo nie widzę cię. A tu jesteś, dobra, no idziemy postawić. No nie wiem, tutaj gdzieś może... No, no chyba, że nie ma jej widać być. No mam widać, to co, tutaj gdzie ty stoisz? Ja mam fajny pomysł. Patrz. Popatrz się teraz na swoje lewo. Jak nie wiem, w którą stronę jesteś obrócony. Patrz na to. Moje lewo? O, i stój tu. No i? Może być? Aha. I tutaj na przykład? O. No może być. A tutaj? Nie, tu będzie podjeżdżać, tutaj nie, bo tu będzie do dupy. Czekajcie, tu jeszcze postawimy z ul. Ale w tą stronę, żeby oni w drzewa leciały. O, dobra. I ostatni ul, gdzie postawimy? A ty gdzie się postawię? No jednego postawiłem w innym miejscu, o, a drugiego może tu wciwimy. Albo gdzieś tu z tyłu. O, można tu z tyłu postawić. Dobra, 109 tysięcy starczy nam na razie, starczy. Dobra. To ludzie, teraz wam pokażę, jak to jest zrobione. Znaczy widzieliście, jak to jest zrobione, ale wam teraz pokażę tak o z tego, z punktu widzenia naszego. Czyli z postaci. No, są tutaj nasze oczywiście wiaty. Super jest to zrobione. Nasze drzewka. A ta maszyna mi fajnie tutaj postawiłem fajnie tą maszynę, nie? Dobra, no to co? W tym odcinku co będziemy robić dalej? No, czekaj, bo mnie mogę się ternąć do Bela. Aha, bo nie ma czegoś sobie. No nie wiem w sumie. Trzeba by iść belki zbierać. Właśnie, belki trzeba wypożyczyć. Aha. To czekaj, to jedę wypożyczę jakąś maszynę. Pożycz, a ja poprzestałem maszyny, może to wiatr. Dobra, iść tam ustawiaj, a ja wezmę sobie... A ja wezmę sobie mody do wynajmu, czyli ciągnika Ursusa sobie pozycję. Tu, 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 tu. Jak widzicie, no nie ma tego Ursusa, bo nam stwierdziliśmy, że nam bugował, no. Strasznie. Jakieś niewidzialne ściany, znaczy niewidzialne ściany nam robił. Takie klocki takie. No. Że nie można było przejechać w ogóle przez nie. Czekaj, gdzie tu jest przyczepa do samozbierająca przyczepa? Tu nie, tu nie, tu nie. Chyba ją przejechałem. Samozbierająca. O, mam. A czekaj, to są do kostkujących, to muszę. Rasa gdzieś. Dobra, mam. Wiaty mają strasznie małe gwiazdy, ty. No, dadzą radę. Jaka jest mój Ursusik. No to siewnik daj obok. Albo na farmę. No nie, no daj go obok, żeby wszędzie było blisko. No postawię go tam, koło drzewa. Koło drzewa go postaw. Nie bójcie się, w tym sezonie będziemy wam pokazywać, jak będziemy sprzedawać maszyny i kupywać nowe maszyny. Nie będzie tak jak w tamtym sezonie, że my wszystko kupywaliśmy i graliśmy. W tym odcinku, raczej w tym sezonie tak nie będzie. Będziemy kasy zbierać tak jak to robiliśmy przed chwilą, ale wiecie, nic nie będziemy nowego kupywać, tylko będziemy robić to, co na odcinkach może być strasznie nudne. Czyli właśnie to ta cała wywózka tego drzewa, bo to jakbyśmy mieli zrobić dwa odcinki z tego, to wam by się to znudziło i napisalibyście na pewno w komentarzach, a nuda, robią drugi odcinek to samo. Więc już w tym odcinku pozbieramy sobie belki. No właśnie.
Będziemy robić te same odcinki co 5 odcinków i właśnie nie będzie podnosić. No. A powiem wam, że zrobimy wam taki mały ewenement, dlatego że zdobyliście te 100 subów, znaczy no więcej niż 100 subów, to jest 145 z tego co zauważyłem. No dwa. No to możemy wam zrobić coś takiego, że LS, który go oglądacie, tego będziecie oglądać w niedzielę, a jeszcze jest wcześniej LS będzie w sobotę, to mogę wam zrobić taki mały ewenement, że wrzucę wam LS-a w niedzielę albo w sobotę, skróconą wersję przyspieszony, który będzie trwał do 10-15 minut. Jak chcecie takie coś, to napiszcie w komentarzach. Bo to przyspieszenie... O, skosiłem za... To przyspieszenie nie jest ciężko, to nie jest ciężko zrobić, a widziałem, że w FIFA wam się to nawet spodobało, więc... Znaczy w tym, w Minecraftie wam to się niby też... Znaczy, wam się to spodobało w Minecraftie. Jak chcecie, to ja mogę wam też coś takiego w lesie zrobić. Będziemy robić jakąś nudną rzecz, to my możemy to, wiecie, wam nagrać normalnie. Będziemy z tym mówić, ale no, puszczę jakąś piosenkę później i to przyspieszę tam, nie? Dawid, zgadzasz się z tym, czy nie? Nie no, słuchałem ciebie, ale... a nic nie słyszał. Ja gadałem sam do siebie. Nie no, też może być. A o czym mówiłem? Nie no, o filmiku, żeby przyspieszyć, tak? No. I jeszcze o czymś tam mówiłem. Evenements. Co? O czymś tam jeszcze. No, tak słuchał, słyszycie, jak kolega słucha kolegę. Mi się spodobał, że coś tam... Brawo! Oklaski dla Dawida za to, że zapamiętał. Masz lagi? Nie, co? No to dobrze. Ja chyba dałem za wysoką wydajność jakości i mi trochę przecina. Będę nagrywał w 80, nie będę nagrywał w 90, bo to się nie opłaca. Może jakoś będziecie mieli trochę lepszą, ale będzie wam się lekko przycinało. Ale ja tego nie odczułam, tylko czuję jak mi te FPS-y spadają. Ojojo, ja zbieram to. O kurde. Nie, może to dzisiaj z Dawidem nagramy, ale no, nagramy, no, musimy nagrać to 30 minut. Ale no, skrócimy to, może wyjdzie w 15, do 15 minut może to wyjdzie. Bo to będę przyspieszał do 300, nie do 400, jak to było w Minecraftie, bo w Minecraftie było to trochę za szybkie. Tylko właśnie nie wiemy, co będziemy robić. Chyba, że normalny odcinek wam nagramy i go tylko przyspieszymy. Przywitamy się i go przyspieszymy. Powiemy tam coś tam, coś tam, coś tam i już. Dobra. Kurde, 9 belek. Aha, bo 9 było, dobra. Ona zimna, gorąca. Nie wiem. A ile? Bo 9 było, no to 9. Nie, poza taki mocny ciągnik pożyczałem. Ale dobra. Kurde, ale się teraz boję, że mi się głos gry nagra, bo ja w ogóle gry nie słyszę. Bo ja zresztą się wam gra na... Aż właśnie, tam ktoś pisał mi na Facebooku, że jak ty nagrywasz LS-a, to żebyś trochę gęściszył, bo jest za głośno gra i nas słabo słychać, jak ty nagrywasz. To ja mam na 10%, nie wiem jak ty. A to ty nagrywasz, bo to ty masz. Ja mam teraz tak, ja mam teraz tak, że ja w ogóle gry nie słyszę. Ale to im pisali, no ale oni to pisali, że to u ciebie nie było, że to u ciebie było. A to się cieszę ostatnio już w ogóle. I ty to mam w ogóle gry nie słychać, nie słyszeć? Nie no, ja nie słyszę niestety i nie wiem czy teraz to chodzi czy gaśnie. Czy patrzę się po dymie, czy dym idzie z komina. Czym to się X rozładowało, czy O się rozładowało? Nie. A ja... Rozładowanie było O. No a ja... Anuluj, to jest X. Dobra, pięknie stoi. Ty, trzeba ci od niksturem jakiś kupić. To się wypożyczy. No i też wszystko wypożyczać. Niech już będzie ten ciągnik i... Weź się do tego ciągnika, zrobię ci zdjęcie, bo to będzie ładniejsze. Na tyle tego wszystkiego. Czekaj, tylko wyłączymy hoodie. Dobra. Cheese? Ser. Dobra. Chcesz jeść to? Oddaj. Co? No daj to. To jedź tam, postaw tego. Co? Ty, ale dziadostwo. Ja mam go, wiesz, wyłączony.
Mega. No to jedź, o mnie chodzi. Dobra, teraz jedź. Ale super stoi. W Holanda, nie? Kombajn. No. No weź go postaw tym. Już. Chwilę muszę go odpalić. Nie słyszę gry, tylko strasznie cicho. Ona jest tak cicho, że... O, kombajn słyszę, ale on jest... A teraz wyjdzie, że na odcinku będzie głośno. A, to ciszę grę. Nagrywam to tu teraz Bandicamem, to... No niestety, bo Action strasznie cicho nagrywa Dawida. Ale już Eurotrack jak się pojawi, to normalnie będzie Actionem, żeby to było wszystko ładnie nagrane, to... No niestety, muszę nagrywać Bandicamem, bo Bandicam normalnie Dawida głos odbiera i jest on głośny. Nie muszę się tym bawić, bo... Wiesz. Ojejciu. Przepraszam cię. Za audio. Ja. I tak masz dobry mikrofon ze słuchawkami. Widziałem jaki Dawid ma mikrofon ze słuchawkami. Znaczy mikrofon może ma tam słaby, ale słuchawki ma zarąbiste. Ja miałem sobie kupić takie jak on ma, ale kupiłem z Philipsa. O, była się promocja w Mega Expert, to kupiłem sobie za 70 zł. A była po 80 chyba, czy... Nie, była po 82 zł kosztowało chyba w Mega Expert. Była zniżka to se, kurde, a skorzystałem. Ale z tego New Holanda, co teraz ja nim jadę, to my sobie go zamienimy na jakiś inny, ten na jakąś inną maśnę. To se go ten, no nie wiem, coś tam. No i pokaż jak bierzesz. Olż wjechał. No już jechałem. O ja, to ja, ten nie uczę sam. A jak przyczepę stoją, one tu ostoją. Tam widać nawet. Dobra, to co robimy? Kultywujemy osiemnastkę i musimy zciąć drzewo. To o, chodź tutaj ze mną. I będziesz Ursusa oddałeś? No. Kurde, dobra, chodź tutaj. Sam go dałeś. A tak trzeba będzie zaraz go wziąć, bo trzeba będzie to drzewo sobie usunąć. I trzeba robić po pół, będziemy złączymy te pole. Czemu to pole mi się tak dziwnie tnie? Co? Dziwnie mi się to drzewo tnie. Tam to coś trzeba wyciąć? Tylko to, o. LOL. Dobra, leci. Nie, tam to nie, tylko to. Jak mam je wziąć? Ciągnikiem. A weź się tam gdzieś popchaj, ciul. Ja idę po ten. Ja idę jakiś ciągnik sobie wezmę słaby i wezmę ten. I wezmę sobie maścinę. Co tu by się sobie wybrać? A bysiera nie było, bysier był w 13, to dawno nie jeździłem bysierem, to sobie bysiera wypożyczę. Jeszcze do usuwania... Czekajcie, bo ile tylko grę sięło. Do usuwania... Nie będzie tylko do usuwania pniu. Korzeni pniów. Lol, gdzie to jest? Tutaj chyba było. Ach, se kurde. Gdzie to jest tutaj? Dobra. Jezu, jak ja tym ciągnikiem długo nie jeździłem. Chyba w 13 ostatni raz tym ciągnikiem. Nie, jechałem w 15 na tym, na mapie Verbilge Hals. No bo długo nim nie jechałem. Ja nim ostatni raz jechałem na Verbilge Hals, jak dostałem LS-a 13. A nie jeździłeś nim czasami u Marszala? Nie. To Marszal nim jeździł. Ja nawet nie siedziałem na tym odcinku, chyba. Może nim siedziałem, ale nim jeździłem. No, Marsza nim kultywował. Ale da, na pewno ludzie chcą mi udowodnić, że kłamę, to poszli zobaczyć ten odcinek, jak z Marszałem grałem. Serdecznie go Marszala pozdrawiamy, na pewno ogląda. To Marszał cię zapraszamy bardzo serdecznie na jego kanał, bo gościu naprawdę, naprawdę zaiste, powiem wam, ogarnia tytuł i... Może kiedyś coś jeszcze razem nagramy, ale to już wiecie, taką serię, że już normalnie będziemy mogli nagrywać obaj, czy, bo wtedy jemu coś tam nie wyszło i lagi niby miał. Ty, ej, a tego się nad samym kultywatorem zjechać?
Co? No tego kultywatora się nie da rozwalić? Bo widziałem, że kultywatorem tu jechałem wcześniej i normalnie go rozwaliłem. Tą trawę. Ale mi przycina daleko. No, i to tyle było. Ale oddaję tako. Już skończyłem to. Oddam go tak, o. Już skończyłem to. Teraz czas brać Belarusa i jechać. Aha, może jeszcze jednego Belarusa kupię, co? Możesz. Poczekaj. Bo na klasę nas nie stać. Jo, ale z 1/4 poziomu. Jutro przyjdzie. Dobra. Dobra. Belarus jest z tym, jakbyś chciał, to go przywieziesz. Ja będę kultywował. A, bo ty masz Belarusa. No. Dobra, ja sobie go tepnę na farmę. Dobra. Wypchałem już go. Jak chcesz, będziesz mógł za mną jechać siewnikiem. Czy dajesz tam też kultywator? Co? Dajesz tam też kultywator? Nie. No tam. Po czopę. Nie. Mamy kultywator? Mamy. Zapomniałeś o kultywatorze? Do przodu. Bo jego nie używam. O Boże. A właśnie, spróbujemy tą technikę, czy da radę jechać z przodu kultywatorem, a z tyłu silnikiem. O Jezu, teraz sprawdzamy, czy to działa. Koniecznie, czy czasami ten kultywator nie jest za mały. Ale dlaczego, czy w ogóle ten Belarus ma siłę to uciągnąć? Cofaj, mistrzu, cofaj. Ale dzisiaj się nawet dużo działo na odcinku, nie będzie on na pewno nudny. No to przecież drugi sezon, to wiecie. Już i maszyny inne. Inny klimat. Ach, cię bokiem jadę, o, ściągnęło. Po angielsku nawijasz na odcinku, może ci... A, sorry, zabrałem ci siewnik. Co nawijam? Po angielsku? Może ci da ocenę. Jak chcesz, to ja ci mogę... Ja sobie kupię siewnik, a tobie kultywator. Jak nas będzie stać. Trzymaj. Co? Na razie nie. Nie? Pokaż. A, bo chcę zobaczyć, czy działa? No. Ale weź zobaczcie, jak kosztuje kultywator. A nie stać nas. Bo jak kupię... Kultywator tam prawie 100 tysięcy kosztuje. No właśnie. Właśnie, my jedę na początek. Co mam siać? Rzepak. Wszędzie mamy pszenicę, to weź... A może zasiejemy to coś. A tu mamy, a ten całą winorość możemy zasiać na tamtym polu. Na 15 zasiejemy. No. No to wtedy jeszcze tamtych pól nie połączymy, nie? No czekaj, to co ja tu już... Jedźmy? No... Czekaj, szukam. Gdzie jedziesz teraz? No... tu jedę, nie? Jestem. Muszę zacząć. Miałeś łączyć pola, czy nie? To tym się da łączyć, to będę jechał przy kolei, po kolei, nie? Cofaj jeszcze. Wiem. Dobra. Co? Jezu Maria. Upuść. Tym, 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 tym. O. Jedziemy. Siem. Jak mama. To idź. Skończył. Już ciemność zrobił. Czekaj, bo coś zepsułem. Popsułem, wiedziałem, że popsułem. Sieje. Ale patrzcie, jakie epika. 16 na godzinę, ale robię. Dawid, jesteś? Jestem.
Ty normalnie idzie równiusieńko. Sprawdza się. Czekacie pracownik, normalnie pracownik będzie. Czekaj, czy będzie wyjeździł normalnie. Bo ja wywaliłem tamto. Zobaczcie, czy pracownik będzie jeździł? Zaraz. Ja tylko to nawrócę. Ciężko jest. No, Dawid. Dawid. Dobra. Czekaj, tylko się wyprostuję. Zacznę z tyłu, dobra. I zobaczymy, czy będzie jechał. Ty jedzie. Krzywo, ale jedzie. Mogę tak ustawić. Dobra, już ustawiam normalnie. Weź go tak. No staram się. Ustaw go trochę na zasianym. No staram się, kurde, no. Czekaj, chcę go tak puścić, żeby... O! I ta będzie gitara. Ale epika, no normalnie to tylko u nas na kanale takie coś. Dobra. I po się... Co robimy? No teraz... Nie wiem. Idziemy teraz... Teraz... Ja go tu przypilnuję, znaczy jak on będzie jechał. I tak tutaj zostawi kawałek, bo ten... Bo... Tu jest taki jakby krzywy kawałek. Bo tu jest tak jakby zajechane... No jest krzywo, nie? Jestem ciekawy, którą stronę wybierze. Aha, no tą stronę wziął. Fajnie. Dobrze? Źle. A ja tą stronę już skończę, czekaj. Ja rozsieję nos. A to musisz tak poczekać. Tak on, no bo... Po zasianiu. Czy po zasianiu, nie? No dobra tam, ale chcę mieć dobre zbory. Tam porobią mi jaki, to się nic nie stanie. Czy... No nie to. O mijaki, czyli że na zakrętach, nie? A po co my to w ogóle kultywujemy? Nie wiem. Weź ten kultywator zabierz. No siadaj. Ona bardzo zimna. Czekaj, ja spróbuję tak zrobić, żeby to powychodziło. Ciebie teraz pytasz, jak... Jak w tamtej mapce, po co my to oramy? No nie wiem, po prostu. Dobra, możesz podsumowywać odcinek. To już? No. Nie żartuj mi to. Serio? No. Aha. No dobra. Dzisiaj trochę usprawniliśmy nasze gospodarstwo. Nowe wiaty i nowe... Co to? Koryta? Co to jest w ogóle? A nie wiem, jak to się nazywa profesjonalnie, nie powiem. Ja... Silosy do... Coś tam. Przechowywania słomy. Jak ją krzywo będzie jechał? Góry, sam przewrotkę zrobiłem. Przewrotkę? Co jeszcze było? No. Aha. Belki, ja zbierałem. No właśnie. A, postawiliśmy paszowo... Dobra, paszowo. Dobra, ja sam będę tu jeździł, bo widzę, że ten pracownik jeździ, jakby chciał, a nie mógł. Postawiliśmy szczególne. Trochę wam tam pokazaliśmy, jak można ładnie zrobić sobie... no. Co, gospodarować miejsce? Ale nie wiem o czym, o co mówiłeś. Mówiłem, że postawiliśmy wiaty. Aha, no to ja tylko dodam, ja tylko powiem tyle, że możecie od nas brać przykład jak chcecie, bo moim zdaniem bardzo dobrze zagospodarowaliśmy ten kawałek terenu na... A wszystko to, że gramy w Minecrafta.
No. Też prawda. W Minecrafcie to wszystko. Już. Zaraz. Co robisz? Dobra, to ja już będę się z wami pożegnał, więc no, do zobaczenia, na razie, cześć, siemaneczko. Siema wszystkim.